Dzień dobry Państwu z tym dobroczyńcą. To myślę, że lekka przesada, żeby nie powiedzieć w języku młodzieżowym przegięcie. Proszę Państwa, ja kilka słów tylko. Ja oczywiście przede wszystkim pewnie warto powiedzieć, że to nie przypadkiem. Myśmy wspomogli Państwa w organizacji tego kongresu, ponieważ wydaje się, że Warszawa tyle, ile mogła w ostatnich latach, tyle robiła i robić pewnie będzie nadal. Taką przynajmniej mamy nadzieję. My mamy Warszawską Radę Ochrony Zdrowia Psychicznego, jakiś czas temu powołaną. Realizujemy warszawski program ochrony zdrowia psychicznego. W tej chwili kończyła się pierwsza jego edycja. W przygotowaniu jest kolejna. On niewątpliwie pójdzie. Organizowaliśmy i organizujemy centra zdrowia psychicznego. Mamy już je na obszarze Warszawy. 4 będą za chwilę, działa 7, będzie ich w sumie 11. Uczestniczymy w warszawskich spotkaniach jesiennych, w takich forach zdrowia psychicznego. To robimy i to robić będziemy. O tym, dlaczego to jest tak istotne, ja nie będę się na ten temat wymądrzać, bo Państwo siedzący tutaj wiecie na ten temat znacznie więcej ode mnie i znacznie lepiej rozumiecie Państwo wagę psychiatrii. Myślę, że dzisiaj ta waga się zwiększa, a więc to zdrowie psychiczne potrzebne nam jest z każdym dniem coraz bardziej. I tak naprawdę no, od Państwa zależy dużo, oczywiście nie wszystko. Bardzo wiele zależy tutaj od tych, którzy podejmują decyzje na temat ochrony zdrowia psychicznego. Myślę, że o tym też Państwo będziecie rozmawiać. Osobnym tematem są stosunkowo bliskie mi z racji doświadczeń dzieci. O tym też Państwo będziecie dzisiaj mówić. Ja myślę, że życzę Państwu dobrego, mądrego spotkania. Cieszę się, że mogliśmy się do niego przyczynić. To jest trochę tak, jak Państwo pewnie pamiętacie znakomicie takiego miłego misia o bardzo małym rozumku. Ten miś o bardzo małym rozumku, wbrew pozorom, rozumek miał chyba nieco większy od wielu spośród tych, którym wydaje się, że wszystkie rozumy zjedli. On sobie tam kiedyś, możecie Państwo sobie to potem dokładnie przypomnieć, wędruje ze swoim przyjacielem prosiaczkiem, który w jakimś momencie pyta: Kubusiu, czy jesteś? To jesteś, to jest taki duży znak zapytania. Jestem, odpowiada na to Kubuś. Prosiaczek ponawia swoje pytanie po kolejnych paru minutach i jeszcze raz po kolejnych paru minutach. No i wreszcie Kubuś powiada, że wykazuje pewne zniecierpliwienie i pyta: dlaczego? Przecież już powiedziałem, że jestem. Na co prosiaczek powiada: no wiesz, ja tylko chciałem się upewnić, że jesteś. Ta sala tutaj dzisiaj świadczy o tym, że wszyscy upewniamy się, że Państwo jesteście. Bądźcie jak najdłużej, tego życzę. Dziękuję bardzo.